No to witam wszystkich w lesie, w moim lesie, można tak powiedzieć, niedaleko chałupy. Taki oto krótki dzisiejszy wypadzik, aby se jedno pojeździć. No, siódmo wieczór już jest, także wielkiego szału nie będzie. A i teraz pojadymy, nie wiem, tutaj jest taka trasa, co ja nią też nawet czasem przejeżdżą, nawet i po cimoku, ale też trzeba dać pozór na, zresztą mają te kliszcze, wiadomo, nie, jak to w krzukach, nie, ale polecam, oczywiście. Tutaj do ludzi z Miliardowic szczególnie, chociaż może i też nie do końca, bo to już jest formalnie teren Zabrzega, a też no, niektórzy las traktują jako poligon, teraz to mają te kłady, jakieś tam krosuwy, czy chociażby też rowery, nie? Te MTB-ki. Czy jakiś taki, no, taki te do skokania, co to tam jest, o, do downhillu, o, właśnie. No to ja też za bardzo za tym nie ma. Jeśli już, to jeździcie tymi rowerami po lesie tak, żeby nie robić żadnych szkód. Nie robić szkód, a właśnie, że przejechał po patyku i ten patyk się złamał. I co tu go do nie robić szkód. Ale ten patyk był suchy. Już jest usprawiedliwy. No. Także fajna sprawa. O, ktoś tam jest na horyzoncie. Pytanie tylko, czy to człowiek, czy zwierzę. Wygląda na to, że chyba człowiek. Także widać, że nie ma tu są. Ale lubię tutaj po tym lesie jeździć. 1 km 6 minut 37 sekund. Ja, ja. Odcinka 6 minut 37 sekund na kilometr. Człowieka chyba widać. Nas nigdy nie zabroni po lesie. Może jakiś złodziej. Śmieci wyciepuje firmy. Zabiję się. Maska w sumie nie ma potrzebna.
Teraz tam stoi. Dobrze, nie? Stoi. Tak, to już budowa szybkiej kolei. Słuchajcie, mamy informację no niezbyt dobrą. Tutaj stał znak wyślanej trasy rowerowej i już go nie ma. A jeszcze w poniedziałek był. Więc tutaj o, skurczybyki go tu dały. Zwalony jest. Co za gnoj. Mam nadzieję, że go postawił. Znak wyślanej trasy rowerowej. Jak te glajzy wezmą, to może go postawię. Będziemy tego pilnować. Jak nie, to będzie interwencja. Budimex. Tak, udało mi się wydobyć ten znak tej WTR-ki. No jest on dość fest tutaj pokiereszowany, ale wydobyłem go po to, żeby przypadkiem nie zapomnieli. Dziwajcie się, co te podciepy z tym porobiły, jak to jest powyginane wszystko. Śruby rozwalone, nie widać tego. Tak się niszczy czyjąś robotę. Ale na szczęście go nie wzięli. Ja go wyciągnął. Oparłem go o to. No i co? No i wypadałoby go czymś związać, ale nie wiem niestety pojęcia, jak to zrobić. Trzeba będzie tu jeszcze raz przyjechać. Udało się mi to tu jakoś związać. Nie powinno się to przechylić. Także spoko, znalazłem jakiś sznurek. Ja, gnał się już zaciągło. Jestem przy kościele w Miliardowicach. Duszowa w nim był. Koniec tego naszego wieczornego realizowania. Jak słyszycie, rozpadało się. No ale fajnie było. Tak prawie tak rajza, żeby się odchamić. Jak to się go no, od niektórych ludzi. No ale cieszę się, że udało się ten znak odnaleźć. Mam nadzieję, że będzie to przestroga do tych, co tam robią, żeby takich numerów nie odwalali. Dobra, no to tyle z mojej strony. I pamiętajcie, jak widzicie jakieś znaki rowerowe zdemolowane, interweniujcie. Ja, to już naprawdę tyle z mojej strony. Deszcz leje, jada do domu. Jest 10 w nocy, także wypadałoby.